We wtorek, 12 grudnia, witam Was drodzy bardzo serdecznie i pozdrawiam z parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu i Miechowicach. Zanim przeczytamy słowa, które na dziś wyznacza nam przewodnik z Biblią na co dzień, drodzy, mała reklama. Otóż mamy już przewodnik z Biblią na co dzień na rok 2024 i tak sobie pomyślałem, jeśli nie macie jakiegoś pomysłu na prezent bożonarodzeniowy, to myślę, że może być to taki mały dodatek do prezentu albo w ogóle prezent dany komuś. Myślę, że na pewno przyniesie dużo, dużo pożytku, także polecam serdecznie z Biblią na co dzień na rok 2024. A teraz już przeczytajmy słowa, które na dziś wyznaczył nam przewodnik z Biblią na co dzień, jeszcze na rok 2023, 12 grudnia. Mamy następujące słowa. Pierwsze z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z drugiego rozdziału, werset trzeci. Pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego. Natomiast drugi fragment wzięty z listu apostoła Pawła do Filipian, gdzie w czwartym rozdziale, siódmym wersecie tak czytamy. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Zastanawialiście się kiedyś, jak Bóg odpoczywał? Ja muszę powiedzieć, że nie bardzo potrafię sobie tego wyobrazić. I nie chcę, byśmy dzisiaj urządzali jakiś konkurs na to, kto ma jaki pomysł na to, jak Bóg odpoczywa. Ale pomyślałem, że dzisiejsze słowo daje nam dwie bardzo istotne wskazówki skierowane dla naszego życia. Po pierwsze, Bóg widzi potrzebę odpoczynku. To jest bardzo, bardzo ważne wskazanie, dlatego że patrząc na świat wokół nas, również ten świat kościelny, to widzimy czasami ludzi, którzy nie potrafią odpoczywać, albo inaczej uważają, że odpoczynek nie jest im potrzebny. Jeśli jesteśmy więc mądrzejsi od Pana Boga, zostawiam to ocenie, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne wskazanie, które dzisiaj daje nam słowo. Człowiek potrzebuje odpocząć, ucząc się od Pana Boga. A druga rzecz, która dana nam jest w dzisiejszym słowie, to odpoczął od wszystkich dzieł swoich. To znaczy, że nie da się odpoczywać, jeśli nie odcinamy się i nie zostawiamy tego wszystkiego, co angażuje nas w dniu powszednim. Jeśli nie zostawiamy i nie odpoczywamy od tego wszystkiego, co stanowi o naszej pracy, często próbujemy udawać, mówiąc, zajmę się tylko czymś na chwilę, zerknę tylko do komputera, odpiszę tylko na wiadomość i tak dalej, i tak dalej. A dzisiejsze słowo mówi, Bóg odpoczął od wszystkich dzieł swoich. Jeśli więc chcemy uczyć się od najlepszego wzorca, to sięgnijmy do Bożego Słowa i zobaczmy, że Bóg odpoczywał i my potrzebujemy od wszystkich dzieł swoich odpocząć. Myślę, że to jest ta Boża mądrość, która przebija przez Boże Słowo, mądrość, którą dzieli się również dzisiaj z nami Paweł, pokazując, że ona jest ponad wszystko. Bo chce, by pokój Boży, ten pokój Boży, który przewyższa wszelką myśl ludzką, zagościł w naszym umyśle i w naszym sercu. Ale by mogło się to stać, potrzebujemy otwierać się na Boga, na Jego Słowo, na Jego działanie, na to, by Jego błogosławieństwo spoczywało na nas i na całym naszym życiu. Dlatego, drodzy, dzisiaj zachęcam, uczmy się z najlepszych wzorców, tych, którym daje nam Boże Słowo. I jeszcze raz zachęcam, jeśli nie macie innego pomysłu, zainwestujcie parę złotych i podarujcie przewodnik z Biblią na co dzień na rok 2024. Myślę, że każdemu przyda się to jako przewodnik dla naszego życia. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie, życzę dobrego dnia. Wszystkiego dobrego. Zostańcie z Bogiem.